Z ręką na sercu, kiedy ostatnio oglądaliście jakiś dobry film o zombie? Tylko taki naprawdę dobry. I tak naprawdę ostatnio. No to przychodzi z ratunkiem Netflix, łatka Netflix Originals. Z reguły nie kojarzy się najlepiej, jeżeli chodzi o filmy, ale tym razem się udało. W kinach aktualnie raczej posłucha między Deadpoolem a Hanem Solo, więc postanowiliśmy jakoś tę lukę wypełnić. No i na Netflixie pojawił się film Cargo, który jest pełnometrażową adaptacją krótkiego metrażu sprzed kilku lat. Tak, takim rozszerzeniem powiedzmy tej pierwotnej idei, to był bodaj 2013 rok, to co wyróżnia przede wszystkim Cargo na tle innych filmów o zombie jest miejsce akcji, bo akcja rozgrywa się w Australii. Zwykle jednak akcja takich filmów rozgrywa się w Stanach i to tam oglądamy, jak przychodzi apokalipsa zombie, co się dzieje po kolei i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, to jest kolejna rzecz, która wyróżnia ten film, bo nie oglądamy tej kiełkującej apokalipsy zombie, nie oglądamy samego początku, tylko już wskakujemy na pewnym etapie tej historii, kiedy bohaterowie już się przyzwyczaili do tego, jak świat wygląda, już mają jakieś swoje schematy działań, czy to jak przeżyć. No i tutaj bohater grany przez Martina Freemana razem ze swoją żoną oraz malutkim dzieckiem pływają barką po jednej z rzek. I już właśnie samo miejsce akcji jest o tyle interesujące, że oglądamy głównie takie, nie wiem, czy można to nazwać stepami. W każdym razie taki raczej pustynny krajobraz. Budynków jest generalnie mało, ludzi jeszcze mniej. Czyli zalatuje troszeczkę Mad Maxem, jak już jesteśmy w Australii, tak. Można tutaj sobie nawiązać. To jest też moim zaskoczeniem, że pojawiają się tutaj rdzenni mieszkańcy Australii, aborygeni, którzy są też dosyć istotną częścią historii. Na początku są jakieś takie malutkie wstawki, zastanawiamy się, do czego to będzie tak naprawdę zmierzać, ale okazuje się, że właśnie mają tutaj określone znaczenie. Fabuła tego filmu dosyć niespiesznie się rozwija, powiedziałabym. I oczywiście mamy tego naszego głównego bohatera, który podróżuje po rzece wraz z żoną i dzieckiem, ale w pewnym momencie nieoczekiwany splot przypadków powoduje, że muszą oni wyjść na ląd. I oczywiście wiedzą o tym, że to jest bardzo niebezpieczne, no bo raczej na rzece nie ma jak was zjeść zombiak. No ale już kiedy właśnie wyjdziecie na ląd i będziecie szukać skupisk ludzi, to może być gorzej. I właśnie już na suchym lądzie okazuje się, że niestety nasz bohater musi poradzić sobie z tą sytuacją sam i jego głównym celem jest po prostu uratować swoją malutką córeczkę Rosie. Przeciwnikiem naszego głównego bohatera jest tutaj bardziej upływający czas i ten tykający zegar, który gdzieś z tyłu głowy cały czas ma, niż właśnie te fale zombie, dlatego nie nazwałbym tego filmu w ogóle horrorem. On jest bardziej takim dramatem survivalowym, troszeczkę bardziej w stylu powiedzmy Drogi, niż takim stricte horrorem z zombiakami, więc nie oczekujcie tutaj właśnie jakichś straszaków. Tak jak na przykład, bo to było pierwsze skojarzenie, które mi przyszło do głowy, a jak w grach Walking Dead od Telltale, bardziej się tutaj mimo wszystko skupiamy na decyzjach bohatera i tym, do czego one mogą doprowadzić ostatecznie. Mhm. Też na relacjach między bohaterami. Tak, niż na czyhającym niebezpieczeństwie. Tak, to wydaje się być tylko pretekstem. Mamy po prostu taki świat ustanowiony. Te zombiaki są. One są troszeczkę inne niż powiedzmy w takich klasycznych filmach o zombie, bo zostawiają jakiś śluz, też chowają głowę w ziemi. Bardzo ciekawe patenty, przede bardzo oryginalne. Przede wszystkim jest ich dużo mniej niż zwykle widzimy na ekranie w takich sytuacjach. Wiemy od razu, że od ugryzienia zombie do przemiany mija 48 godzin. No chyba, że ofiara umrze wcześniej, to od razu automatycznie zamienia się. Mhm. I oczywiście mogą się pojawiać jakieś symptomy wcześniej i tak dalej, no i to sprawia, że ten film jest taki intensywny, taki wciągający. To chociaż znaczy, jest powolny. Jest powolny, ale jest intensywny, bo tę atmosferę można aż kroić nożem. W każdej chwili może wydarzyć się coś złego, a też wiemy, że czasu jest coraz mniej, no jednak mimo wszystko trzeba jakoś sobie z tą sytuacją poradzić. Zatem my jako widzowie podążamy za głównym bohaterem, ale dostajemy również jakby drugą ścieżkę, która rozwija się równolegle i dotyczy ona aborygeńskiej dziewczynki, która również musi poradzić sobie z tym, co stało się z jej rodzicami, ponieważ w innej sytuacji jest jej ojciec i w innej sytuacji jest jej matka. I jak możemy się domyślać, prędzej czy później drogi naszych bohaterów muszą się po prostu spleść. Wydaje się ten film być takim teatrem jednego aktora, bo praktycznie cała historia, cały ciężar tej opowieści spoczywa na barkach Martina Freemana, co jest moim zdaniem zaskakującym wyborem, jeżeli chodzi o tego typu kino. Jest zaskakującym, ale moim zdaniem dobrym wyborem, bo nie mamy jakiegoś superherosa w tej głównej roli, który wiadomo, poradzi sobie
sobie ze wszystkim, jest wielkim facetem, jak walnie pięścią kogoś, to ten już nie żyje. On tutaj nawet strzelać nie potrafi, dopiero uczy się gdzieś na pewnym etapie. Zresztą barką też nie potrafi pływać, nie. Co podkreśla jego żona, no i tak jest takim zwykłym kolesiem, zwykłym brytolem wrzuconym w taką nieoczekiwaną sytuację, powiedziałam. I po prostu jakoś mu się udało przeżyć do tego momentu, a później będzie coraz gorzej. No i właśnie, jeżeli chodzi o Martina Freemana, to wydaje mi się, że on sobie z tą rolą poradził naprawdę dobrze, chociaż gra w podobnym kluczu jak zwykle i być może niektórym będzie to przeszkadzało, bo nie wiem, będą widzieli w nim Bilbo. Bo wiesz co, bo Martin Freeman nie ma moim zdaniem jakichś niesamowitych środków aktorskich. Nie jest tak, że kiedy wpada w jakąś dramatyczną sytuację, to jest w stanie tak ekspresyjnie to wyrazić, chociaż tutaj kilka scen jest takich, w których no byłem pełen podziwu, że akurat Freeman ogarnął to w ten sposób. I jestem też pod wrażeniem, że w ogóle nie korzystano z jego umiejętności komicznych tutaj. Chociaż jest jedna taka scena, na której się zaśmiałaś mocno. Najbardziej podoba mi się w całym filmie w ogóle ta mieszanka właśnie tej tematyki, klimatu filmu o zombie z tymi etnicznymi motywami, bo to też się przejawia w muzyce, co było moim ogromnym zaskoczeniem. To się w ogóle rzadko wykorzystuje tak naprawdę teraz w kinie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mi przeszkadzały podczas seansu, to jest powiedzmy kilka takich sytuacji, które oczywiście powodują takie rozdrażnienie u widza. Dlaczego zrobiłeś to w taki sposób, mogłeś to zrobić inaczej? I kilka rzeczy mam pod takim wielkim znakiem zapytania, jak na przykład całą tę scenę w klatce i jak ona została rozwiązana tutaj bez spoilerów. Oczywiście mam pewne wątpliwości, podobnie jak przy Quiet Place. Ja też mam pewne wątpliwości, bo nie wszystko jest tutaj logiczne, jeżeli chodzi o wybory bohaterów, ale z drugiej strony też, tak samo jak w Quiet Place, próbuję sobie to tłumaczyć jednak taką sytuacją, która powoduje bardzo duże zaangażowanie emocjonalne i nie do końca wtedy być może myśli się logicznie. Ja z kolei mam w tym filmie problem z takimi momentami, które są, szczególnie pod koniec, za bardzo moim zdaniem przesłodzone. Okej, wolałabym mieć to niedopowiedziane. I tak bardzo podoba mi się to, jak twórcy tutaj zręcznie manewrują motywami, które nie są wyjaśnione na samym początku, a potem dopiero znajdują ujście, jakieś właśnie wytłumaczenie. Bardzo subtelnie jest to rozegrane i wszystkie takie wskazówki, które gdzieś tam mamy, takie, które mogą się wydawać na początku nie do końca znaczące dla reszty fabuły, później przy okazji na przykład spotykania kolejnych bohaterów mają jakieś określone znaczenie. Tak, i rozwijają jakby ten świat przedstawiony i nie trzeba o nim mówić dużo jakimś kwiecistym językiem, on po prostu jest, dostrzegamy pewne rzeczy i wyciągamy te informacje też troszeczkę podobnie jak w Quiet Place, chociaż może nie aż na taką skalę, no bo tam mieliśmy w ogóle film bez dialogów. No i oczywiście nie byłoby tego filmu, nie byłoby tej gęstej atmosfery i tego uczucia zagrożenia, gdyby nie to, w jaki sposób film jest podany, bo moim zdaniem ma absolutnie świetny montaż, momentami bardzo, bardzo ładne zdjęcia. Rewelacyjną inscenizację, to trzeba przyznać, bo naprawdę bardzo wiele rzeczy pozostaje w takim naszym domyśle widza. Też bardzo szanuję to, że nie pokazuje nam się dużo zombie. Tak, bo właśnie zombie nie są tutaj tym motywem, który ma nas straszyć. Tutaj to, tak, to ten czas ten czas, po prostu to jest. Napięcie, czy zdąży, czy nie zdąży. No, tak. To, co bardzo mi się podoba, to sprawne wykorzystanie tego, co mamy. No okej, jesteśmy w Australii, gdzie jest pusto, jest pustynia, są jakieś skały, jakieś drzewo co jakiś czas i świetnie się te scenarie wykorzystuje do tego, żeby właśnie mimo wszystko, mimo tego, że jesteśmy w tym samym miejscu, jakoś te lokacje zmieniać. To, co mi się najbardziej w tym filmie podoba, to, że bohaterowie wyznaczają sobie pewne cele, to znaczy muszą dotrzeć na przykład do miejsca X, żeby wszystko było dobrze. Potem się okazuje, że to miejsce X jest stale przesuwane, ich cele się zmieniają pod wpływem konkretnych wydarzeń gdzieś tam po drodze, no i to cały czas po prostu jest w stanie trzymać w napięciu. Jeżeli oczekujecie od tego filmu takiego klasycznego horroru, to go nie dostaniecie, ale jeżeli chodzi o taką survivalową jazdę bez trzymanki właśnie z kilkoma bohaterami, których od samego początku jesteśmy w stanie polubić, dosłownie kilku dialogów. Nawet jeżeli robią coś głupiego, to nawet jeśli, no, jesteśmy w stanie im to wybaczyć, bo być może sami zachowalibyśmy się tak w tej sytuacji. Dla mnie to jest takie bardzo, bardzo mocne plus 4 z ogromnym sercem dla Martina Freemana, bo pociągnął tę historię tak, że no, miałem ciary, trzymałem kciuki do samego końca i dawno nie widziałem tak dobrego filmu o zombie, po prostu. Ja w pewnym sensie jestem fanką filmów o zombie. Lubię po prostu oglądać nowe produkcje dotyczące tego tematu, żeby zobaczyć, czy coś jeszcze da się z tego wyciągnąć, czy da się opowiedzieć coś nowego, jakimi środkami i tak naprawdę jaki jest powód pewnych rzeczy i jakie jest ich rozwiązanie. Tutaj tak naprawdę powodu nie dostajemy w ogóle. Rozwiązania do końca
też nie, bo zakończenie w pewnym sensie jest otwarte. Bardzo podoba mi się to, że jednak w takim dość powolnym tempie udało się zawrzeć tyle napięcia, bo to jest trudne. Być może jest kilka niekonsekwentnych motywów, to wydaje mi się, że jednak twórcy bardzo dużo uwagi przywiązali do szczegółów, właśnie do odkrywania tego świata przez nas widzów. Dla mnie to jest czwórka, bo nie uważam, że to jest idealny film, ale również daję serduszko, bo zupełnie się tego nie spodziewałam. Pamiętajcie oczywiście o tym, że to nie jest film, który będzie was zaskakiwać na każdym kroku. Pewne schematy działań są dla widza przewidywalne i pewne rzeczy muszą się wydarzyć, ale nie wiemy jak. Tak, i wydaje mi się, że to jest właśnie siłą tego filmu. I też to, że on ogrywa te właśnie schematy, które już widzieliśmy niejednokrotnie w kinie, dodaje do nich coś własnego, to bawi się powiedzmy tym wizerunkiem zombie, tym co potrafi, jak reaguje i tak dalej, i tak dalej, więc to sprawia, że ten film jest mimo wszystko świeży i jakiś taki intrygujący sam w sobie. Jeżeli udacie się na Netflixa i już obejrzycie film, to podzielcie się waszymi wrażeniami po seansie filmu Cargo Ładunek. Takie jest tłumaczenie polskie? Dobre tłumaczenie. Dajcie nam znać oczywiście, co myślicie o tym konkretnym filmie i co myślicie o samym gatunku filmów o zombie. Czy widzieliście coś dobrego w tym gatunku, co czy ostatnio... coś świeżego jeszcze można w tym temacie zdziałać? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnych.